No, co? Masz jakieś fajne pytanie, Ryczku? Co? Tam jest tak, widać, czy to jest fototapeta, nie? No, Rycz. No, chyba widać, że fototapeta, nie? Raczej jesteśmy w tej samej szerokości geograficznej. O, już 6500 osób, no. W końcu jakiś wynik. Doda, stylówkami rozwaliłaś stok. Był zjazd w przebraniu króla, nie? Tym razem postanowiłam na takie stonowane outfity. Oczywiście każdego dnia inny. Ale naprawdę bardzo fajnie i wygodnie, więc w tych testach, które miałam, no to wiadomo, Rosignol, bo mam narty Rosignola i buty i naprawdę bardzo serdecznie wam je polecam, bo one są mega ciepłe i bardzo wygodne. No i co? Jeszcze tam był jakiś kombinezon Goldberga z Portalmu, też był ten czarny, co się Dragaś miał, że wyglądała mi jakaś agentka specjalna. Śnieżynka, agentka specjalna. No i teraz oczekuję na kampanię wizerunkową. I mean, no tea. It's like just ginger and hot and lemon and hot without tea. You need hot water and you put the ginger inside. Orange, lemon juice, some spices. Drink it? You drink it or not? Yeah, I want to drink it. Alright, give me a second. Co innego mam zrobić z naparem, kurwa, wylać sobie go na głowę? Wykąpać się. Wykąpać się? Nie, o co mu chodzi. Ale chyba jest okej, już w końcu. Także, no nie masz opóźnienia, tylko mi wstrzymuje internet. O, także tak wyglądamy. I to nie jest świąteczny strój, tylko po prostu meczi. Dobra, idź. Trzymaj mi dobrze, żeby nie opadało. Kochani, no wiem, widziałam, że Marcin Prokop serdecznie mnie zaprasza do Dzień Dobry TVN, by zadać jakby kłam tym pomówieniom, że niby mam tam bana od 10 lat. Ja nie wiem w ogóle, jak mogłam tak to poczuć? Jak ja mogłam sobie to w ogóle wyimaginować w głowie? Oczywiście bardzo chętnie. Czekam na zaproszenie. 5 marca mam premiera nowego singla. Zapraszam zaprosić mnie. Dzień dobry TVN, bądźcie słowni. Czyli co, 5 marca, mogło być nawet 4, 3, wybierzcie sobie, 6, 7, od 5 do 7 z nowym singlem, czekam na zaproszenie. No nie można rzucać słów na powietrze, no chyba nie jest to kłamstwo, prawda? Także czekam, piszcie tam im na stronie, koniecznie. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Jaki to singiel? No słuchajcie, no przepracowaliśmy różne jakby tematy z radiowcami. Ja staram się ich słuchać, bo bardzo mi zależy, żeby moje piosenki były puszczane w radiostacji. Jest to dla mnie ogromne wtedy szczęście, jako dla piosenkarki też wiem, że moi fani się cieszą. Ja mam wrażenie, że mój gust jest zgoła inny od ludzi, którzy znają się na radiowych hitach. W związku z tym od jakiegoś czasu postanowiłam jakby nie forsować moich topów i całkiem dobrze to wychodzi, ponieważ piosenki z Aquarii, te wybrane właśnie przez radiowców, to są te, które stają się hitami, więc ja naprawdę po prostu zdaję się na nich. Ja nie wiem, jak to robi na przykład Adam Czerwiński, szef RMF FM, pozdrawiamy go bardzo serdecznie. On po prostu wie, on to po prostu wie, on słucha piosenki raz i on to wie.
posłuchał raz melodię tą i on po prostu wiedział, że to będzie hit. Mimo, że na przykład niektóre radia grały później, chociaż Radio Z faktycznie zagrało jako pierwsze, bardzo serdecznie za to dziękuję. No to no, po prostu się go słucham, bo ma doświadczenie, ma... Zatrzymał się? Ma doświadczenie, ma... ma to wyczucie. Już. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam. Polsa doda, we love you. Zapomnij tam o TVN i TVP. I love you too. Nie mogę się doczekać na nasze kolejne reality. Będzie sztos. Look at you. We don't have fresh in work because the DJ, because the kitchen closed. Yeah. Like the fridge and I can't really open it. Yeah. So I made you a fusion of herb tea. Yeah. The ginger orange, I put orange inside, I put a little bit of lemon, and I put a few slices of okay, cool. That's alright? Alright. It smells nice, I think. Yeah, it smells nice. Alright, two of them, I have ready for it. Okay, cool, thanks. You're welcome. Dobra, wypiję się. Dziękuję wam za życzenia, kochani, naprawdę bardzo serdecznie wam dziękuję. 39 lat, ostatni rok przed 40. Dlaczego ci życzyć? No jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, no to żeby moje single były grane w radiostacjach i żeby były hitami radiowymi, żeby Aquaria była podwójną platyną, myślę, że to bardzo realne na ten moment i nawet szybciej niż sobie wyobrażamy. Oczywiście super trasa koncertowa, fajne reality show. Chciałabym podłożyć film Głos do małej syrenki. Bo wiem, że będzie zajebisty disneyowski, więc nie wyobrażam sobie, żebym ja w Polsce... Kto, jak nieprawdziwa syrena, czyli ja, ma dubbingować to? Ja to w ogóle tego nie rozumiem. Komu w ogóle by przyszło do głowy wziąć kogoś innego niż mnie? Jak swój ogon syreni muszę upychać gdzieś po jakichś kombinezonach narciarskich na śniegu. No przecież... oprócz tego mam dla was niespodziankę, ponieważ... jeszcze nie mogę za dużo wam zdradzać, ale został mi zaproponowany od ogromnego streamingowego kanału, platformy, film dokumentalny o mnie, więc myślę, że to będzie coś naprawdę super. Jednakże nie czekajcie na niego w tym roku, bo cały rok to będziemy go nagrywać prawdopodobnie, bo to będzie kawał czasu do udokumentowania. Zawodowe kwestie, co tam jeszcze? No to są takie rzeczy, które są dla mnie istotne, żeby zrobić właśnie fajny teraz ten teledysk, jak się rozegra. Potem pomyślę może o jakiejś super edycji, reedycji z nowymi piosenkami, tak żeby coś fajnego jeszcze dla was stworzyć na wakacje z mojej twórczości. A jeżeli chodzi o prywatę, no to wszystko co chcę, to mam. Tam oczywiście, tak. No da, co myślisz o ludziach ze Śląska? Super myślę. Bardzo fajni ludzie. Jedne z fajniejszych koncertów, które zagrałam w życiu, to były na Śląsku. Jak ci się podobał show Riany? Bardzo mi się podobało. Było czyste, graficzne, nieprzesadzone. Ona jest taka bezpretensjonalna. Ona ma wszystko na luzie. Każdy, kto był na jej koncercie albo po prostu ją zna, wie, że ona ma taki styl. I to w niej ludzie kochają, że wychodzi na scenę i ma wyjebane, przysłowiowo. I to jest coś hipnotyzującego, że nie czuć w niej takiej desperacji, że ona chce się za wszelką cenę na tej scenie prawie
po prostu rozłożyć, żeby tylko wszyscy ją podziwiali i kochali. I 10 fikołków przy okazji jeszcze zrobić, tylko ona robi to z pełnym luzem na zasadzie if you like it, super, jeżeli nie, no to na razie. I to jest ekstra, bardzo ładne. Ja oglądam wszystkie halftime na Super Bowl. I wiem, że tam były akcje, że zaśpiewa w playbacku. Żadna piosenkarka nie śpiewa na żywo na Super Bowl. Żadna z waszych Madon, Beyoncé, Gag, Srak, wszystkie śpiewają live playback. Więc jakby naprawdę nowoczesny, fajny show. Kiedy koncert w Krakowie? Dareczku, nie musisz pisać z fake konta takich pytań. Możesz mnie zapytać po prostu. Ja mam codziennie na żywo. Nie potrzebuję koncertu dla publiczności. No. Ale dzisiaj Radio Siódemka puszczali cały dzień twoje przeboje, żeby... O, kochane Radio Siódemka, to pozdrawiam. Kiedy teraz zakoncertowa? Jak będzie wymyślona, to będzie. I naprawdę, kochani, każdy, kto mnie zna, a znacie już mnie 20 lat. Nawet w piosence śpiewałam na pierwszej płycie. Im bardziej naciskasz, tym trudniej uzyskasz. Na mnie nie działa presja czasu, na mnie nie działa presja ludzi. W ogóle. Taki ton roszczeniowy na siłę zmuszający do czegokolwiek, zwłaszcza tak ciężkiego projektu dla mnie i dla całej ekipy, no to wzbudza we mnie taką odwrotny skutek. Więc nie tak. A jak w ogóle nie będzie, to w ogóle nie będzie. A jak będzie na przykład nie 10, a w 100 miastach, to będzie w 100 miastach. Jak twój niemiecki? Perfekt, danke. Wodniki rządzą, no. Wodniki mają swój świat. Spełnienie marzeń, dziękuję. Szacun za morsowanie. No też sobie przybijam piątkę. To co za każdym razem jak wyciągam stopla z tyłka. Zaśpiewaj, no nie, no z tym katarem, no ludzie. 5 minut później, la, nie, naprawdę. Kiedy będzie w telewizji szansa na sukces? Właśnie jakoś na początku marca, w pierwszym tygodniu marca. Na pewno nie ominiecie tego odcinka, ponieważ zapowiem go w spektakularny sposób w telewizji. Czy długo się uczyłam niemieckiego? No. Całe 10 sekund się zbiłam. Nie, miałam w podstawówce parę lat niemiecki razem z angielskim, ale no nie. Dużo bardziej angielski. Dodać, czy widziałeś swoją kopię na TikToku? Ja nie mam kopii. Jestem tylko jedna. To sądzisz, że nie ma żadnej piosenki po polsku w preselekcjach do Eurowizji? Kibicujesz Nataszę? Oczywiście, że kibicuję Nataszę. Zresztą powiedziała mi, że jak wygra, to jadę jako jej dyrektor kreatywny scenicznego show. Poznamy się od mojego 13 roku życia, kiedy pracowaliśmy razem w Teatrze WUFO. I po prostu wydaje mi się, że mogłabym jakoś to wszystko fajnie. Czego ty się cieszysz? Co? Dwa fajne pytania. Jak poznałaś Darka? Czy kochasz jeszcze Majdana? Jeden po drugim, nie? Ja myślę, że jedna odpowiedź jest jakby jedna odpowiedź. Odpowiedź na jedno jest tak naprawdę odpowiedzią na dwa, no. Dobra, druga sprawa. No nie ma polskich piosenek w preselekcjach, bo idziemy na Eurowizję, gdzie już coraz częściej śpiewa się w języku angielskim, tak żeby zrozumiały nasze wszystkie kraje. Ja to kumam, ja to rozumiem. Będę oczywiście oglądać preselekcje, także będę wam dawać znać na bieżąco, co tam sądzę.
Dlaczego ty nie chcesz wystąpić na Eurowizji? Miałam jakiś taki po prostu jednodniowy moment szaleństwa. Nie został on kompletnie wykorzystany. I po prostu dwa razy co na dzień nie zdarzają. W tamtym roku wysłałam swoją kandydaturę. Okej, spóźniłam się 10 godzin. Ale kto by liczył czas w sytuacji, kiedy wygrana jest w kieszeni? No, ale tak już dwa razy się to nie zdarzają. Jeszcze raz dziękuję za życzenia. Zrobimy zlot w tym roku, zrobimy na pewno. Pozdrowienia z LA, pozdrawiam. Czy w tym roku wystąpisz na Sopot Hit Festival? Tak, wystąpię. Co z perfumami? No słuchajcie, no wracam niedługo i już jakby chyba będę wywąchiwać tą ostateczną wersję, tak żeby móc ruszyć ze swoją marką, myślę, że nie chcę sobie robić żadnej presji czasowej, chcę, żeby to było naprawdę wypieszczone i super, super idealne, żadnych błędów, zwłaszcza, że ten mój pomysł kwitnie w mojej głowie od 2 lat i robię, i jest on moim takim, nawet nie jakimś ambitnym planem, nawet nie jest jakaś, opcja typu jakieś odnogi mojego show biznesowego czy biznesowego punktu siedzenia, tylko bardziej robię to naprawdę dla fanu i z pasji, bo te rzeczy, które będą jakby częścią mojej marki, to są te rzeczy, które ja bym chciała używać i używam. Tworzyłam je ponad 2 lata, zresztą zobaczycie. One są najwyższej jakości, więc te perfumy też musiałam trochę pozmieniać, żeby były idealne. A za każdym razem, kiedy przychodzą te nowe próbki z Francji, no to człowiek czeka, czeka i coś zmienia i znowu, więc trochę musimy poczekać, ale na pewno w tym roku. Co tam chciałeś mi pokazać, Zareczku? Pytanie było odnośnie dnia na Sopocie, kiedy będziesz świadek. A nie, to nie wiem jeszcze jakiego dnia na Sopocie. Daj już zapytaj to, proszę, czy ciężko jest być błędnikiem na tym świecie? Właśnie wyczytam. Ja też ubolewam, że pewnie już, wiesz, nie będzie singlem, no ale wszystkim nam zależy i fanom też, i z czego się najbardziej cieszymy, jak właśnie piosenki grane są w radiu. A mam wrażenie, że pamiętam, jak wychodziła melodia ta i dużo z fanowskich stron mówią, taka sobie ta piosenka, bez szału, fajniejsze są na tej płycie. Po czym nagle okazało się, że tyle miesięcy po premierze nadal jest grana i jest w topowych rankingach i wszyscy uważają, że to jest mój mega, mega hit, na miarę nie daj się, i wszyscy po prostu wiedzą, co to jest za utwór. Więc naprawdę czasami po pierwsze nie wydawajmy od razu takich osądów, nie przekreślajmy, nie zachowujmy się, jakbyśmy podjadali wszystkie rozumy. Przede wszystkim trochę na więcej luzu. No, dystansu. Perfumy są unisex, więc będą, więc to są perfumy i dla facetów, i dla kobiet. Fajnie się na was patrzy, szczęśliwości, dziękujemy. Czy że nie oznaczałaś współpracę? Oczywiście, że nie ma. Ja rozumiem, że są jakieś tam jakby chęci pozyskiwania funduszy z różnych, czasami absurdalnych miejsc. I okej, kumam, że influencerzy biorą miliony współprac i nie oznaczają ich, i co drugi post to jest jakby reklama. I wprowadza to rzeczywiście followersów w jakiś tam rodzaj zdezorientowania, ale
ogóle zarzucenie tego mi jest tak absurdalne, że to jest po prostu koniec. Każdy, kto followuje mnie, a jest to prawie 1 600 000 osób, doskonale wie, że... Zresztą to naprawdę bardzo łatwo sprawdzić. I chyba nawet ten gość tam się wypowiadał, że nie podoba mu się to, że zapominam oznaczać post i tam 3 godziny później na przykład oznaczam w tych swoich moich kampaniach. Ale ja mam kampanię z 3 markami, bo ja tylko i wyłącznie biorę kampanie, które trwają minimum rok. W ogóle nie pamiętam sytuacji, w której wzięłabym jakąś reklamę, która by się opierała na jednym poście. I już no. I tyle w temacie. A niestety to jest takie trochę głupie szczucie, bo ludzie myślą, że to chodzi, że my nie płacimy jakichś podatków za te reklamy. No nie, no umowy są, każdy może je doskonale sprawdzić. Wszystkie podatki są odprowadzane. Więc luz, oni no, nie wszczynają postępowania, o Boże, no. Po to jest postępowanie, żeby je wszczynać. Ten napar już wystygł, no. Znaczy to nie jest czapka, to jest taka bardziej ten... opaska. Dobrze, kochani, powoli kończę, bo już jest późno, 22:15. Jak słusznie zauważyliście, napar mi prawie wystygł. Także pozdrawiam was serdecznie i jeszcze raz dziękuję wam za wszystkie życzenia. Dziękuję za pamięć. Cieszę się, że dzisiaj wodospady suknęły 3 miliony wyświetleń. No i co? Widzimy się niedługo podczas różnych fajnych projektów, które... nie oglądam Ligi Mistrzów, to jakiś gość tutaj obok ogląda. Bo wyobraźcie sobie, że w hotelu nie mieszkam sama. Są też goście. No to pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się i see you later, alligator.